Najdłuższa noc. Pudel Wilk jest gotowy. Każdy młody wojownik musi przejść próbę ognia i zjechać na fali lawy. Lecz Pudel Wilk nie wie, co to strach. Nie ma pojęcia. No może jakieś tam ma. A może i spore. Tak, Pudel Wilk wie, co to strach. Nie jestem gotowy. Oj tam, weź, dasz radę. To nie potrwa długo. Na pewno niedługo. No i właśnie tego się boję. Potrzebny ci ktoś, kto da ci lekkiego kopa. Nawet o tym nie myśl, okej? Nie! To był idealny pies gończy 360 z podwójnym flipem. Poważnie? Bo tak szczerze to cieszę się, że żyję. Szanuję twoją skromność, ale wiem swoje. Obaj jesteśmy niezłymi twardzielami. Ej, Hansel, patrz na to! Nie wybrałbyś się ze mną na obchody święta najdłuższej nocy? Hansel! To taka północna zimowa tradycja. Wszystkie psy haski świętują powrót do natury. Psy haski i lisy. Tak, jeśli nie nazbiera się dość psów haski. Co ty na to? Kusisz, muszę się zastanowić. Ja chętnie! Ale to tylko dla psów samców. Dla samców alfa! To wchodzę w to! I to na maksa! Tylko dla psów? Tylko dla samców? A to w ogóle jest legalne? Nagiąłem rok temu zasady dla Big Fee, ale nigdy więcej. Gęsta jakaś ta flegma. W każdym razie paniom na pewno by się tam nie spodobało. Jest zbyt strasznie. Na razie, chłopcy. No to widzimy się w parku. Po zmroku. Już nie mogę się doczekać, Hanselku. Nie wiem, kto obrobił ten świetnik, panie władzo. Spoko, to tylko ja. Co to ma być? Strój nocnego superbohatera? Nie lubię, jak jest ciemno. No dramat.